kapitalny remont budynku. Witam serdecznie. Znajdujemy się gdzieś na Podlasiu, gdzie do budynku prowadzi polna droga z jednej i z drugiej strony, a dookoła nikogo nie widać i cisza jak na pustyni. Kapitalny remont tego domu, co widzicie, inwestor we własnym zakresie wykonał instalację ogrzewania podłogowego, instalację ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej. A naszym zadaniem jest postawienie tu kotłowni. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem, że nie lubię układać ogrzewania podłogowego i tutaj pan inwestor z małżonką już ogrzewanie podłogowe rozłożyli. Ja nie będę chodził na górę, tam jest również ładnie wszystko zrobione. I powiem wam tak, czasem jak oglądamy pracę gdzieś tam na internecie różnych osób, które instalują tu profesjonalnie, to tutaj się nie ma czego czepić. Rozdzielacz za ścianą. Ładne ogrzewanie położone. Przygotowane również przewody pod przyszłościowo sterowanie strefowe. Nie ma się czego czepiać. Ale najlepsze, co nas czeka, to jest tu chłopaki z buforem już zdążyli zjechać, zanim ja się pojawiłem z kamerą. Ale tutaj zjazd z kotłem 17-kilowatowym. Powiem wam szczerze, że to będzie ciekawe przeżycie, bo jest tu bardzo stromo. Chodź, chodź, Kamil, jest bardzo stromo. Dlatego najlepiej bokiem schodzić. Tak, najlepiej bokiem, bo te stopnie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, one też są dość gęsto i są dość krótkie. Tak zwane, jak to pan inwestor powiedział, schody strychowe chyba. Coś takiego. O! Jest pan Stanisław, za którym żeście ostatnio tak krzyczeli. Staszek! Zobaczcie, jaki Staszek opalony. Staszek, gdzie byłeś? W solarium. W solarium! Staszek był w solarium! A jeszcze się wybierasz, czy już będziesz z nami? Na razie będę. Na razie będzie. Jak długo, nie wiem. No i zobaczcie, on tak, a znowu w podróż? Tak. No i krótka piłka. Jest z nami pan Artur. Pan Artur, zobaczcie, jak się w jakim miejscu pięknie uszykował. Pan Artur jest w tej chwili w kotłowni. Jest również Mateusz. Mateusz jest w miejscu, w którym będzie buforoza. Mamy buforek. Jaki to jest, Mateusz? Tysiączek, nie? Tak. Mamy tysiączka buforek. Mamy grupę, pompę Galmeta, którą inwestor już tu używał, więc tą pompę my tylko się podepniemy pod nią zasilaniem i powrotem. To są rury przygotowane przez inwestora, jeżeli chodzi o ciepłą, zimną wodę. Jest tu jakiś rozdzielacz. Pan inwestor będzie sobie to później, w późniejszym czasie spinał. A my zainstalujemy tu 17-kW biokompakta plusa. Tam się będziemy z nim łączyć pod komin. On sobie wyląduje w tym miejscu. Jak widać, miejsca mamy ogrom do pracy. Bardzo dużo. Staszek już sobie taboret jeden zajął, krzesło. Ale jest, widzę, jeszcze miejsce i dla mnie, żeby usiąść. Bardzo dobrze. A to jest stolik, tak? A coś do stolika? A jest. Stoi tu. Stoi tu. Wszystko jest. Prawdopodobnie to się uda i nie będzie z tym problemu, żeby to połączyć. Mamy podłogówki, parter, piętro. Tam jest trójnikowo połączone. Tu inwestor wyprowadził dwie drabinki, więc dokładamy dodatkową grupę, która była pierwotnie nieprzewidziana, czyli mamy grupę na podłogówki, grupę na grzejniki i grupę do ładowania tamtej pompy Galmeta, która tam jest, czyli do zbiornika na wodę. Przejeżdżamy wszystkimi rurami, chcemy się zmieścić tam, żeby to miało ręce i nogi. Dopuszczanie wody do układu zrobimy sobie tu, gdzieś. Trzeba będzie to przewidzieć. O! Tygrysy wychodzą zza bufora, dziury. O, tu się chłopaki ładnie sobie wyginają rury, żeby to miało ręce i nogi. Bardzo ładnie. To jest jeż. A to jest jeż. Nie? To. To jest fiszmasz. Fiszmasz? Nie, jeszcze poruszyłeś mi rurą. No to przystaw sobie teraz. Nie, czekaj, no już ten.
Jak tam będzie, tak będzie. Tutaj ci patrzę. O, ładnie, ładnie. Płynie wysokość taka na oko. Tylko jeszcze trzy rury trzeba tu wnieść w tą dziurę. Wyskujemy najwyżej jeszcze. Otwór. W otwór. Ja też mówię dziura. Tak, w otwór, bo tutaj od dziur to jest dużo i od otworów. Tylko do roboty nigdy nie ma ludzi. Starszy otworowy. Jak tam Mateusz, robota? W porządku. Cieszysz się, że Staszek wrócił? Oczywiście. Już się raz próbował ze mną. Czyli już po paru minutach było zaznaczone, kto tu rządzi, nie? A zobaczcie, pan Artur, co dzisiaj nam uwił z Mateuszem, jak kuźwa pająki. Taką niedużą dziurę, tam cztery rury zapakowali. Ciemno tu jest, nie widać tego, żeby to pięknie pokazać. Ale mamy bardzo ładne miejsce. O, jest Mateusz, który spróbuje to nam doświetlić. Tak. Tej, to jest gość od światła, scenarzysta, gość od światła. Tak. Staszek ładnie naciąga. Zobaczcie. Trzeba najpierw szczekaczki jeszcze, bo jak no właśnie patrzy, kurwa. Trzy grupy, tam jest fajnie wszystko popchnięte. Za bufor, za buforem się rozchodzi, do bufora zasilanie, z bufora powrót, z kotła, następnie z rozdzielacza. Bardzo ładnie to wygląda. No i czeka nas jeszcze zjazd z tym kotłem po tych schodach. Nie wiem, chyba zaraz się bierzemy za niego, nie? Ja to bym zrobił po obiadku, jak siły będą. No bo teraz... Teraz to siły nikt nie ma. Po obiadku, zjemy obiadek i będziemy z nim zjeżdżać. A zaraz ma przyjechać. Dobra, to ja tu zrobię miejsce na niego, nie? Mhm. Ale tamty zrobisz. Ale że tutaj? Tutaj, no. Tak. Ale Mateusz, my musimy zacząć całą drogę. To wszystko, co jest, żeby tu spokój bo był. Tam nic nie będziemy robić. Nie, tam nie będziemy z kotłem wjeżdżać. Ogólnie nie. Mateusz tak zjechał już z blachami. Zobaczcie, tam w rogu stoją blachy od kotła. Cały kocioł już jest porozbierany. Tak, zmierzone, że... Krzywo. Krzywo. Usta pewnie. Nie, no bo zaciśnij, zaraz będzie do wywalenia. Ich. No i tu jeszcze. Śmiało. No. A tutaj trochę się ciemno zrobiło, natomiast tu mamy spięte to, co nasze. Spięte zasilanie z powrotem z pompy. I tyle. Zasilanie na grupy. Zasilanie z kotła, tam jest gdzieś powrót i tyle. Tylko jak go znieść? Na plecy. Jak najprędzej, nie? Tak, Staszek wrócił, zobaczcie, Staszek wrócił z wczasów. Łapa jest zrobiona. No. Tak. A opowiadał, że się arbuzów najadł. Pół centa. Jednego przywiózł, ale zobaczcie, jak się chowa. Jednego przywiózł z sobą. Chodźcie. Dobrze jest. I nie wiem, co robić. Po skórę trzeba było chociaż zdjąć. Nie pozwolili. Mamy 17-kilowatowego Biokompakta Plusa. Kolejne 500, które trzeba zrzucić na dół. A to nie jest bufor, on jest, bufor ma 200, a ten ma 400. Czekaj, ja idę na dół, bo tam zawsze jestem na dole. Ja. Może mnie nie zgniotą. Aparatem odłóż. Ale on nie może schodzić czopuchę w dół, on musi nogami schodzić w dół. No to trzeba narzucić. No to trzeba to wszystko podać. Ta głowa ma się znaleźć tam, Artur, gdzie ty jesteś. Bo inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to będzie cyrk. Trzyma na Stasiu, bo muszę go pozabierać. Ubierać. No i dawaj go. Góry, hop. A
No tak, musisz go do góry podnieść. O, masz, bardzo ładnie. Dobra, koniec nagrywania, musisz się robić nieciekawie. Sterownik pokojowy, tak jest. Bufor jest, sterownik pokojowy jest. Czemu ty to sam robisz? Czemu ty to sam robisz? Jak sam? No tak, on trzyma za przewody. Dobra. Dodatkowe urządzenia, które musimy tutaj doinstalować, dołożyć. Moduł bufora, aby nam coś obsługiwał sterownik górny, czujnik górny, czujnik dolny. Sterownik pokojowy, aby coś nam załączyło grupy pompowe, te, które tutaj Artur zasłania, na grzejniki i na podłogówkę, tak? Nie, śmiał rób. Więc coś musi to załączać wszystko, załączać. To musi działać. Więc to są urządzenia peryferyjne, które musimy, powinniśmy doinstalować, bo bez tego ta instalacja nie będzie funkcjonować. Kolejna rzecz jest taka, którą wypadałoby poruszyć, bo coraz więcej instalacji na terenie kraju jest zbudowanych, no, w różny sposób, tak? I czasem jest tak, że przychodzi inwestor, akceptuje jakieś wyceny, jakąś umowę z firmą instalacyjną, twierdząc, że się nie zna i ma prawo się nie znać, natomiast dokonuje jakiegoś wyboru. Następnie po miesiącu, dwóch, po trzech, po roku, nieważne, zobaczy na internecie, że ktoś ma wykonaną inaczej kotłownię, zobaczy na internecie zupełnie inne pomysły innych instalatorów, zapyta się, jak wygląda jego kotłownia i ktoś mu napisze, ktoś mu przyjedzie i powie, że wygląda inaczej, że jest wykonana, w cudzysłowie mówiąc, źle i tak dalej, i tak dalej. My znajdujemy się w miejscu, w którym inwestor miał kilka propozycji i zadzwonił do mnie z zapytaniem, no będę miał taką i taką kotłownię zbudowaną, co pan o tym sądzi? Usłyszał wprost, w każdym przypadku to będzie działać, natomiast może to działać inaczej. I dlatego myśmy się spotkali, dlatego mamy tu zbudowaną kotłownię tak, a nie inaczej. Więc dzisiaj, jeżeli sobie już myślicie i rozmawiacie na temat własnych kotłowni i macie je zbudowane w taki czy inny sposób i ktoś czasem mówi, to wina instalatora, że ja mam taką kotłownię. Nie do końca instalatora. Instalator bardzo często instaluje wam to, za co wy chcecie zapłacić. Jeżeli ktoś powie drogo, to instalator szykuje wam tańszą wersję waszej kotłowni i tyle. Natomiast jeżeli z punktu A do punktu B dociera ciepło, to kotłownia jest wykonana w sposób poprawny i tyle. Natomiast jeżeli dzisiaj ktoś się do tego wideo przyczepi i powie, no dobra, ale tam może nie być ochrony powrotu, tam może nie być mieszania, w wielu przypadkach nie musi być. Jest coś zalecane, a nie wymagane. Także uważajcie na to i tyle. Przewody odnośnie przedłużenia do czujników bufora. One są w zestawie gdzieś na granicy 2 metrów. No i nie czasem, tylko zawsze jest tak, że trzeba je przedłużać. Musicie wziąć to pod uwagę, że dołożenie kilku metrów powoduje minimalne przekłamania. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ten bufor stałby bezpośrednio przy kotle i kabli byśmy nie przedłużali, to ta temperatura tutaj, powiedzmy, byłaby 60 stopni. A po przedłużeniu może być 2, 3, 5, 10, 1 stopień różnicy. Nie wiem ile, na pewno jest różnica. Minimalna, ale jest. Widzicie, serwisowe dostępy zostały zostawione na takich ślizgaczy nie za dużych. Staszek się śmieje, bo Staszek by tam utknął. Ja zresztą też. Artur tak samo. A ten znowu wjeżdża i zawraca, nie? No bo ja tam to robiłem. Takie szczury są potrzebne. Szczury są potrzebne. Kiedyś Tomek powiedział, że dobry szczur w firmie jest potrzebny, nie? No i dobra. O. Tak, tak, tak. Tu cyk, cyk. I tam do kapilary do końca, nie? Pięknie. Ty masz górny zasilania czy powrotu teraz? Górny. Tu jest to włączone. Super. Fajnie. Elegancko.
Staszek nadzoruje młodzież, nie wrócił, od razu mówi, wszystko po jego teraz będzie, musztra od pierwszego dnia, rano zaprawa jest, chłopaki rano wokół budowy biegają, później wieczorem też mają zaprawę, nie? Trening musi być. Trening musi być i od rana na hotelu chodzi, krzyczy na nich, jeszcze przed śniadaniem. Także tutaj nie ma lekko. Jeszcze i kawy nie zrobiliście. Widzicie, coś tu jest. Terror wrócił. Terrorysta wrócił, no. No i to może i dobrze. Tak, bo się rozbezpili, słyszę. Nie? Trzy tygodnie z taka nie było. No, luzu za dużo mieli. Tak? Luzu, no, kurwa. Luzu! Odciągnął sobie i daj. Jakby go o 2:30 wyjazd. Od nas. Luzu. Od nas. Dobra, tu z tej strony moduł bufora wjechał w to miejsce. Wyżej światła niestety nie widać. Wyżej wjedzie nam sterownik pokojowy. Czujnik powrotu wpięty. To tak powoli sobie spinamy tą elektrykę. Staszek, jak widzicie, wody napuszcza. Napuścimy wodę, będziemy odpowietrzać te nowe podłogówki. Później pobiegamy sobie. A właśnie, kamerę termowizyjną mamy na busie, nie? Jest, no. Więc później, żeby nie macać tych wszystkich rurek, jak już puścimy coś na dom, puścimy sobie kamerę termowizyjną w obieg. Zobaczymy, jak ładnie nasze podłogówki, nie nasze, inwestora podłogówki świecą. Grzejników nie ma, więc na grzejnikach jest tam chyba bypass jakiś tylko zrobiony i też sprawdzimy, uruchomimy poszczególne zestawy. Pierwszy podłogówka, drugi grzejniki, trzeci zestaw pompowy to jest ładowanie zbiornika na wodę. I teraz tak, zawór numer jeden, to tak dla inwestora jakby w razie później kiedyś tam sobie zapomniał, zawór numer jeden, bo tak to podepniemy, będą podłogówki, zawór numer dwa, będą to grzejniki. Tak? Śrubę kątowej zawór, nie? Dobra. Naczynia wyregulowane, jeżeli chodzi o ciśnienie wody. Artur, puść wodę. Już mogę? A nie, jeszcze nie, czekaj, bo tu jeszcze ten hydrofor tutaj walczy. On ma na 4,5 bara dojechać. To jeszcze. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę i będziemy... Mateusz już się zabiera. Zaczyna się tu miejsce w końcu robić, nie? Bardzo ładnie. Fajne miejsce, fajna kotłownia. Takie pół domu podpiwniczone. Super sprawa. Zazdroszczę tej piwnicy normalnie. Piwnicy zazdroszczę. Jakoś tak delikatnie, nie? Ale filtry wszystkie węglowe. No, trochę tak. Będzie wygrzewanie. A skoro będzie wygrzewanie, to sobie można podzespoły posprawdzać. Pracy ręcznej poszczególne. Artur, popatrzyłbyś tam z tyłu na pompy? CWU. CO2. A nie, sorry, dodatkowa jeden. Dobra. ACO to ja mam tu. ACO to mamy tu. Poszła. Dobra. To teraz tak, ruszt. Podajnik najpierw. Podajnik widzę, łańcuchy się obracają tam. O. Dobra. Wentylator. Ruszył wentylator. Więc jeszcze ruszt. Ruszt idzie tam na dole, widać, że idzie ruszt. O, będzie się ładnie zaraz wyostrzyło. Zaraz nam się to cofnie. Nie dotyka. Bardzo ładnie się zatrzymał. Sobie jeszcze raz popatrzę, bo przez kamerę to tak będzie źle widać. O, ładnie jakieś 3 mm się zatrzymał. Ot, więc wszystko działa poprawnie. Więc tak na dobrą sprawę możemy czekać na wodę. Napełniamy wodę, uzupełnimy układ i będziemy rozpalać. No, ale jak ja zabieram to... Dzisiaj z uwagi na to, że mamy wodę studzienną,
Płuczemy wszystko, patrzcie, tam Staszek wypłukuje cały bufor, my wypłukujemy kocioł, płuczemy również, słychać tam z tyłu maszynę, mimo to, że nowe podłogówki płuczemy, dzisiaj wszystko na bogato, nie? To dobrze tylko, że te płukanie teraz robimy, a nie z inhibitorem. Bolałoby. Osiowy inhibitorka 10 litrów. Dobrze, dobrze. Wypłuczemy wszystko ładnie, będzie pięknie. Teraz ile? Ale kurwa, tu kapie cały czas styk. No, zapierdala. Jest duży kapie. A wiem, gdzie kapie. Ej. Tutaj kapie. Kto to składał? No ja. Czyli? No mi kapie. No to. A tobie kapie. A widzisz, jednak Mateusz, on składał, jemu nie kapie. Patrz, znowu. Mateuszek znowu się znalazło. Aj, aj, aj. To jest tak, jakby tutaj gdzieś pęknięty ten. To z czego to kapie? Z tego wężyka tutaj. Dobra, wypuczamy instalację i zobaczmy. No. Chciałbym podpiąć, może tam coś nauczyć. Nie, to jest tutaj gdzieś. To jest do ringu. Tu dość po środku. No dobrze, na pośrodku, a tam u góry masz. Tego w ogóle nie musiałem. A może iść... Ale ty jest luźne, no? No. Nie wierzę. Ale ja nie musiałem tego, więc. Ale to ma takie, kurde, wiesz, ciśnienie, że się luzuje. Samo się rozkręca. No. No i żabki powinno się liście. I patrz, teraz ten Artur. Nie myje przecież tą podłogę, kurde. Patrz, jak się kręci, ty za. Co jak chodzi? Zostaw tą bańkę tutaj. Nie, nie, ty pól, lej. Zaraz wam pokażę, jak to faktycznie zostało ustawione. Chociaż teraz on będzie dobrze, tak on może iść. Widać w środku. Johnny jest mialusi, drzwiczki też tutaj w nienagannym stanie, jak on został ustawiony. Jedna sekunda podajemy, 4 sekundy czekamy i dmuchamy z 39%. Jakby to tak. Mamy zawory, które są już poustawiane, ale powrot 50 stopni, ciągniemy cały bufor. Buforzy w górnej części 48, udane, zadane 50, 20 na dole, 63 zadane w dolnej części, więc idzie. O, idzie wam powiem, jabełek elegancko. Chcę sobie teraz łapek nie poparzyć. No, fik. Zaraz puścimy podłogówki. Podłogówki są odkryte, więc szybko nam się zagrzeją. Puścimy podłogówki, puścimy. Weźmiemy sobie kamerę termowizyjną, którą się Artur bawi właśnie. Co tam widzisz? Mhm. 115 na kominie. Tak się nie mierzy tego. To nie do mierzenia komina. To zdjęcie zrobi, pewnie. No zobacz. Jeszcze film nam nagra. Ja patrzę, czy wy dobrze izolację założyliście. Patrz, tu ładnie. Idzie. No i tam jest dziura. No i tam, gdzie jest dziura, zawsze świeci. Lampa ci też świeci. Lampę jakbyś zabrał. No. No ale tak, zobacz, Artur, ale weź tu poświeć. Ale weź tu poświeć, patrz. Mamy zawory.
No i widać zawory, tak? To, co jest poizolowane kauczukiem, no to widać, że jest poizolowane kauczukiem. Tam, gdzie jest przerwa na kauczuku, gdzie się kauczuk łączy, tu widzicie, no to jest wszystko, to są zawory. O, widać, że są tam zawory, tak? No nie ma litości. Termometry też oddadzą. Natomiast, no wiadomo, tutaj tak, musi, tam nie grzeje jeszcze to jakoś mocno, tak? Bo tam nie puszczamy temperatury. Zaraz pójdziemy, zobaczymy, jak podłogóweczki świecą. I tyle. Może to zakręcasz, tak? Z boku, tam kotła, tam możesz zamykać już, tam mamy już wszystko zrobione, jeszcze tylko ewentualnie korekta na tym zaworze mi jednym czeka, grzejnikowym, ale to tutaj już z wierzchu. Już. Nie? Panie Artur. 21 stopni na dolnym bufora. Na dole bufora. No tak. To już rośnie. To już nie ma lipy. Na boiler, na tą pompę ciepła, którą tam inwestor ma, jak widać, też już sobie raz puściłem, żeby nie było. Także na luzie, nam się ta pompa chyba troszkę już podgrzała, bo ona jest tam odłączona, 18 stopni, 12 wody nalaliśmy, więc na luzie. O, bez tych, bez betonów to się pięknie podłogówki sprawdza, widać jak świecą. O, to jest mistrzostwo świata, tak wszystkie powinny być robione, żeby nie trzeba było się zastanawiać, tylko odpalać kotłownię na podłogówkach odkrytych. No, pięknie. Wszystko świeci, aż gwizdzę. Damy panu inwestorowi kamerę, niech sobie sprawdzi też. Prosiłem Mateusza, bo ja tu nie będę latał. On lżejszy jest. Niech idzie sprawdzić, jak podłogówki tam się zachowują. Żeby nie było. Świecą? Wszystkie? A mówisz świecą, coś? Świecą. Ładnie świecą. No to pięknie. Wszystkie. Czyli odpowietrzone działają. Także mamy ostatnie szlify, a skoro są ostatnie szlify, to trochę instalacji. Za ścianą stoi 1000 litrów bufor. Od tego może zaczniemy, żebym tu Kamilowi nie przeszkadzał. 1000 litrów bufor, spięty również z pompą ciepła firmy Galmet. Jest to inwestora urządzenie, które tak na dobrą sprawę my podpięliśmy tylko zasilanie i powrót z nawężownicy. Wodę inwestor miał podpiętą, ciepłą sobie będzie spinał. Jak widać, tutaj jest rozdzielacz, który będzie inwestor również sobie uzbrajał. Mamy bufor, jak również cała instalacja zabezpieczona dwoma naczyniami przeponowymi, 3 razy grupa pompowa firmy Thermojet, bezpośrednia do ładowania tego Galmeta, co tam stoi, grupa pompowa, nagrzejniki, które w przyszłości zawisną, uruchomione, bo tam inwestor zrobił bypassy, więc uruchomione, sprawdzone, działają. Podłogówki widzieliście na parterze, świecą, na górę poszedł diabeł i to sprawdził kamerą, że również działają. Kamil tutaj tańczy na gitarze, więc żeby jemu nie przeszkadzać zbyt mocno, postaram się wam pokazać to, jak to śmiga. Jak widać, kocioł jak nowy w środku. Postarałem się tutaj troszeczkę postać przy nim. Parę godzin postaliśmy, pofunkcjonował sobie ładnie i funkcjonuje sobie dalej. Powrót gorący. W buforze temperatura nam przybywa. Mamy wszystko porobione tak, jak się patrzy. Ostatni łyk. I co, będziemy się żegnać powoli, nie? Z Podlasiem. Czarnej nalewki. Ostatni łyk czarnej nalewki. Tak jest. I żegnamy się powoli z Podlasiem. Ale jutro w okolicach Suwałk mamy pojechać z kimś przybić piątkę, więc pojedziemy w okolice Suwałk, miejscowość Dubeniki. Jeszcze raz sto parę... Dubeniki. No. Czy Dubeniki? Dubeniki. Lecimy jutro tam. A ja się z tego miejsca z wami żegnam. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.